Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w piątek 1 marca. Zapraszam na Telefakty. Czy w Ostrowcu powstanie Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Psychoterapii? Radni są na tak. Nikt chyba u nas nie ma wątpliwości, iż jest to jak najbardziej potrzebna placówka zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Czerwony pasek, czyli społeczna kampania wsparcia. Inaugurujemy kampanię dotyczącą autoagresji, samookaleczeń, zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, osób starszych, osób dorosłych, naszych seniorów. Rosną świadczenia emerytalne i rentowe. Waloryzacja odbywa się z urzędu. Nie składamy żadnego wniosku, nie wypełniamy formularzy. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Ostrowcu Świętokrzyskim obchody organizują m.in. członkowie Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci. W mszy świętej o godzinie 18 udział wezmą również samorządowcy. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który jest obchodzony w Polsce od 2011 roku, to wyraz hołdu dla męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych żołnierzy drugiej konspiracji. Data obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie jest przypadkowa, bowiem 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie strzałem w tył głowy zamordowano przywódców 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Skazani w pokazowym procesie na polecenie władz komunistycznych przywódcy 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość tworzyli ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. W Ostrowcu Świętokrzyskim obchody upamiętniające organizują Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz członkowie Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci. Piątkowe obchody rozpocznie msza święta w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła o godzinie 18. Po jej zakończeniu zapalone zostaną znicze na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych. W sobotę w budynku R1 przy Ostrowieckim Browarze Kultury odbędzie się prelekcja historyka Roberta Rudnickiego oraz promocja książki Z mieczem chrobrego na wroga – cudzoziemcy w oddziałach partyzanckich Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Konfederacji Narodu. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.30. Wczoraj obradowali radni miejscy. Na sesji stanęła uchwała dotycząca utworzenia w Ostrowcu placówki medycznej, a wnioskodawcami byli Klub Prawa i Sprawiedliwości. Czy w Ostrowcu Świętokrzyskim potrzebny jest ośrodek rehabilitacji i psychoterapii? Zdaniem radnych miejskich z Klubu Prawa i Sprawiedliwości tak. W tej sprawie przygotowali projekt uchwały. Dokument trafił pod obrady w dniu 29 lutego. W przypadku zamiaru utworzenia tego typu placówki nikt chyba z nas nie ma wątpliwości, iż jest to jak najbardziej potrzebna placówka zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W chwili obecnej, kiedy te zagrożenia rosną lawinowo, bo nie maleją, miejmy tego cały czas świadomość, to chyba trzeba działać jak najszybciej, aby starać się przynajmniej ograniczyć zasięg rozprzestrzeniania się tego typu niekorzystnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia zjawisk. Dlatego w imieniu klubu bardzo proszę Państwa o poparcie projektu uchwały. Radni z klubu PiS przekonywali, że o konieczności powołania takiej placówki świadczą nie tylko statystyki dotyczące coraz dłuższego czasu oczekiwania na pomoc specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym zarówno młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców Ostrowca. To przede wszystkim powiększająca się liczba osób oczekujących takiej pomocy. Głosowanie nad projektem uchwały o zamiarze powołania Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Psychoterapii poprzedziła kilku o 10-minutowa dyskusja. Nikt nie negował zasadności powołania takiej placówki, choć podnoszona była kwestia finansowania jej działalności i pozyskania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Argumentowano też, że w mieście jest kilka instytucji, które pomagają dzieciom i młodzieży w ich problemach. Drodzy Państwo, ja już dziś mogę oficjalnie powiedzieć, że dzięki wsparciu Zarządu Powiatu od 7 marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przyjmować będzie doktor psychologii, suicydolog, psychoterapeuta, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
biegła sądowa, oczywiście w jednej osobie. Z kolei zdaniem wnioskodawców nowy podmiot leczniczy miałby wypełnić lukę w świadczeniu usług w zakresie pomocy psychologicznej i psychicznej dla dzieci i młodzieży. Żadna jednostka tak naprawdę nie wyręczy Zakładu Opieki Zdrowotnej. Z tego co mi wiadomo, to proces psychoterapii trwa minimum 12 miesięcy, a nawet może trwać kilka lat. Dlatego takie porady świadczone, czy to przez PCPR, czy inne jednostki, są to tylko takie porady dosyć jakby może wskazujące potrzeby dalszej interwencji, dalszego działania, bo nie sądzę, żeby tylko takie porady zastąpiły profesjonalną psychoterapię. Ostatecznie uchwała o zamiarze powołania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Psychoterapii została przyjęta jednogłośnie. Od 1 marca rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd. Rusza kolejna edycja programu Aktywny Samorząd. Głównym założeniem programu jest zlikwidowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestniczenie niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Moduł pierwszy jest to dofinansowanie m.in. do sprzętu elektronicznego, do dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup akumulatorów do skutera o napędzie elektrycznym, ale też bardzo ważny moduł D dotyczący opieki nad osobą zależną, tak zwane przedszkole, czyli osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a ma dziecko w wieku przedszkolnym, może z dofinansowania naszego skorzystać. Taką nowością w tym module pierwszym jest to, że w tym razem mamy tylko i wyłącznie 10% dofinansowanie jako wkład własny. Poprzednio dofinansowanie wkładu własnego wynosiło od 10 do 25%. Wnioski na moduł pierwszy można składać od 1 marca do końca sierpnia. Również 1 marca zostaje otworzony nabór wniosków na moduł drugi. Realizacja i przyjmowanie wniosków będzie do końca marca, także drodzy Państwo, mamy mało czasu, natomiast ja myślę, że studenci są już przygotowani technicznie, ponieważ bardzo często były już takie telefony, kiedy ruszamy, jakie wnioski, czy są zmiany w tym programie. I tutaj też te zmiany są, ponieważ w tym roku pierwszy raz z dofinansowania do modułu drugiego, czyli do podnoszenia kwalifikacji na poziomie wyższym i policjalnym, mogą korzystać również osoby w stopniu lekkim. Poprzednio był to tylko stopień znaczny oraz umiarkowany. Tutaj również mamy obniżony wkład własny dla osób pracujących, także serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w punkcie obsługi, gdzie znajduje się stanowisko dla osób niepełnosprawnych, będą udzielać pomocy w wypełnianiu wniosków. Na moduł pierwszy przyjmowane są wnioski w formie papierowej, natomiast na moduł drugi tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Kwota, o którą wnioskowało do programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, to kwota 2 milionów złotych. Od 1 marca wyższy dodatek do emerytur będą otrzymywali druhowie ochotnicy. Po rewaloryzacji będzie on wynosił 258 zł. Wyższych świadczeń od 1 marca mogą również spodziewać się pozostali emeryci i renciści. Od 1 marca wzrastają emerytury i renty. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Waloryzacja odbywa się z urzędu. Nie składamy żadnego wniosku, nie wypełniamy formularzy. To Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam świadczenie przeliczy i wypłaci je w nowej wysokości. We wszystkich terminach płatności, czyli 1, 5, 6, 10, 15 i 20, 25 marca, każdy, kto pobiera świadczenie, otrzyma je już w nowej, przeliczonej wysokości. Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Nowa wysokość świadczenia w marcu trafi do każdego emeryta, czy to za pośrednictwem poczty, czy listonosza, już w nowej wysokości. Ten wskaźnik wynosi 112,12%, łatwo przeliczyć. Na każde 1000 zł brutto każdy będzie otrzymywał około 120 zł, tak więc pamiętajmy i czekajmy na swoje świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle również decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki. ZUS apeluje również, aby wykazać się czujnością i nie dać się oszukać, bowiem oszuści mogą próbować wysyłać SMS-y z fałszywym linkiem lub fałszywe wnioski do wypełnienia. 1 marca to również ważna data w kampanii społecznej, popularnie nazwanej Czerwony Pasek. Szczegóły w materiale.
W Ostrowcu Świętokrzyskim zainaugurowano kampanię Czerwony Pasek w związku z obchodzonym 1 marca Światowym Dniem Świadomości Autoagresji. Inaugurujemy kampanię dotyczącą autoagresji, samookaleczeń, zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, osób starszych, osób dorosłych, naszych seniorów, czyli każdej grupy wiekowej. Kampania, która tak naprawdę ma ogromne przesłanie. My o zdrowiu psychicznym mówimy, drodzy Państwo, od wielu, wielu miesięcy, mogę śmiało powiedzieć, co najmniej od 2 lat. Patrząc na to, jaki jest problem zdrowia psychicznego i problem dotarcia do uzyskania pomocy, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, poprzez naszych psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Centrum Rozwoju Lokalnego wystąpiło z kolejną inicjatywą, a mianowicie w kilku instytucjach na terenie Ostrowca pojawiły się skrzynki zaufania. Nie wszystkie dzieci i młodzież są tak otwarci, więc właśnie temu ma też służyć taka skrzynka zaufania, gdzie to jest jedna i nie jedyna. I w związku z tym też chcemy, żeby kto nie będzie czuł się na siłach, żeby otwarcie opowiadać do psychoterapeutów czy osób, które służą pomocą, będą mogli anonimowo oczywiście tu swoje problemy wrzucić, kolokwialnie rzecz mówiąc, a 2 razy w tygodniu zostanie właśnie, będzie opróżniana. Skrzynka zaufania będzie otwierana tak, aby można było udzielić odpowiedzi na pytania, które się w niej znajdą. Będziemy 2 razy w tygodniu odpowiadać na Państwa problemy, pytania, bądź też zmartwienia, z którymi się Państwo zmagacie. Na stronach Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Powiatowego Centrum Pomocy takie odpowiedzi i takie sugestie, jak sobie poradzić z danym problemem, będziemy zamieszczać sukcesywnie. Przy Centrum Rozwoju Lokalnego działa Centrum Profilaktyczno-Edukacyjne Bez Napięcia, gdzie można również otrzymać pomoc. Nie tylko terapeutów uzależnień, ale również psychologa, psychoterapeuty, psychotraumatologa, psychoonkologa. I myślę, drodzy Państwo, że najważniejsza jest komunikacja. To, w jaki sposób my komunikujemy się z mieszkańcami. Dziś tutaj zaproponowaliśmy skrzynkę zaufania, natomiast bardzo mocno myślimy o tym, żeby powstał nasz tutaj ostrowiecki, a później powiatowy telefon zaufania. Skrzynka zaufania na chwilę obecną znajduje się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki. Jest skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również osób w średnim wieku, jak również seniorów. Jednak najwięcej tego typu problemów dotyka młodzież. Młodzież nie zawsze radzi sobie ze swoimi problemami i nie zawsze jest tak otwarta, żeby podzielić się z nimi, z kimś obcym, więc dlatego fajna taka inicjatywa, że powstała taka skrzyneczka. Bo może ona przede wszystkim komuś pomóc. Wiadomo, nie każdy się odważy, żeby coś takiego napisać, żeby coś takiego tutaj zostawić. No bo jednak niektórzy się jednak troszeczkę wstydzą, ale jeśli pomożemy jednej osobie lub nawet dwóm, to będzie dla nas to ogromny sukces. Od 7 marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostanie zatrudniony psychoterapeuta. Dyżury będzie pełnił raz w tygodniu, a z porady będzie można skorzystać bezpłatnie. Przed nami weekend. Przypomnę, że w parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w osiedlu Pułanki w Ostrowcu odbędą się 6 ostrowieckie kaziuki. W niedzielę w Ćmielowie wystąpi Katarzyna Żak, a jeśli chodzi o sport, to szczegóły Krzysztof Stawiarski. W czwartkowy wieczór 29 lutego szczypiorniści Krzow w zaległym meczu 12 kolejki 4 grupy pierwszej ligi zmierzyli się na wyjeździe z SMS-em PZPR 2 Kielce. Spotkanie dobrze zaczęli podopieczni Tomasza Radowieckiego. Ostrowieccy wojownicy w 11 minucie prowadzili 7-1. Do przerwy tak wysokiej przewagi nie udało się jednak utrzymać. Stopniała ona do 2 bramek. Było 14-12 dla Krzow. Po zmianie stron, a konkretnie w 35 minucie, gospodarze doprowadzili do remisu 16-16. W kolejnych minutach ponownie do głosu doszli goście. Na niespełna kwadrans przed końcem zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzili różnicą 4 trafień. Szczypiornistom SMS PZPR 2 udało się odrobić straty na 8 minut przed końcową syreną. Było 25-25, od tego momentu gra toczyła się punkt za punkt. Zwycięsko wyszli z niej Kielczanie, którzy w 57 minucie po raz pierwszy w tym spotkaniu objęli prowadzenie.
Ostrowieccy wojownicy wyrównali za sprawą Sebastiana Świta, ale w ostatniej minucie gola na wagę kompletu punktów dla kieleckiego zespołu rzucił Jakub Trzaskowski. SMS PZPR 2 zwyciężył 29-28. Kolejny mecz szczypiorniści KSZO rozegrają w niedzielę 10 marca. Na wyjeździe zmierzą się wtedy z Orlenem Upstream SRS Przemyśl. Siatkarki KSZO SMS w sobotę zmierzą się na wyjeździe z UKS-em Sokół 43, AZS AWF Katowice. Beniaminek czwartej grupy drugiej ligi z 12 punktami na koncie zajmuje ostatnią pozycję w tabeli. W ostatnich 6 spotkaniach drużyna z Katowic poniosła 5 porażek i odniosła jedno zwycięstwo. W meczu z KSZO SMS UKS z pewnością będzie zmotywowany, bo walczy o utrzymanie. Do bezpiecznego 8 miejsca traci punkt, a do 7 pozycji 3 oczka. Z kolei podopieczne Piotra Brodawki chcą zakończyć rozgrywki na podium. Siatkarki z Ostrowca Świętokrzyskiego obecnie są na 4 miejscu w tabeli. Mają 26 punktów. Do 3 Kęczenina Kęty tracą 4, a do 2 Tomaszowi 7 oczek. Ekipa z Tomaszowa Lubelskiego rozegrała jednak jeden mecz więcej. Na prowadzeniu jest niepokonana Marba Sędziszów Małopolski. Sobotnim wyjazdowym meczem Zawią ligowe rozgrywki w 2024 roku zainaugurują piłkarze KSZO 1929. Pomarańczowo-czarni po raz ostatni w lidze pokonali zespół ze Świdnika w październiku 2021 roku. Po 2 golach Michała Nawrota zawodnicy ostrowieckiego zespołu wygrali wówczas 2-1. Od tamtej pory obie te drużyny rywalizowały w lidze 4-krotnie. 2 spotkania zakończyły się remisami, 2 kolejne zwycięstwami AWI. Z 5 ostatnich ligowych meczów u siebie drużyna ze Świdnika wygrała 4 i raz niespodziewanie przegrała. Niespodziewanie, bo uległa ostatnim w tabeli Karpatom Krosno. Ostatnich 5 wyjazdowych meczów w wykonaniu KSZO 1929 również wypada korzystnie. 3 wygrane, 1 remis i 1 porażka. Obie ekipy przerwę zimową spędziły w czubie tabeli. Awia z 38 punktami na koncie jest druga i wyprzedza czwarte KSZO 1929 o 6 oczek. To ostatnie Telefakty w tym tygodniu. Za chwilę pogoda na weekend, a w naszym studiu czekają już goście. Dziś będzie o drogach. Gabriela Soboń rozmawia z Jerzym Wroną i Mirosławem Borowskim. Rozmowy w studiu możecie Państwo oglądać również na naszym portalu lokalnatelewizja.pl. Tam na bieżąco aktualizacja wydarzeń z regionu. Do zobaczenia. Witajcie w Centrum Tradycji Hutnictwa. Tu historia staje się przygodą. Śledźcie ewolucję stalownictwa i technologii, która kształtowała przyszłość. Przyjrzyjcie się pierwszym wielkim piecom i postaciom, które zmieniały historię. Zapraszamy do Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 9 km na godzinę, a ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Warunki biometeo korzystne. Jutro w dzień na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 22 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Biometr korzystny. To była prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.